Siemanko, co prawda jakiś czas temu wspomniałem, że odcinek z Alberto wleci jak w TV będzie widać niebo, ale kilka czynników wpłynęło na to, że jednak wspaniałomyślnie postanowiłem udostępnić mu kawałek kanałowej sceny. A takie dwa najważniejsze czynniki to co następuje. Po pierwsze, nie mogłem dłużej pozostawać obojętny wobec widza, który niestrudzenie, z wytrwałością godną Penelopy, pod każdym odcinkiem i niemal na każdym live'ie pytał, kiedy Alberto. Ale co ważne, nie robił tego w sposób taki kurwiająco natarczywy, w związku z czym niech to będzie ukłon w jego stronę. A po drugie, mimo iż zasadniczo mam to w dupie i nie ma to żadnego wpływu na moje życie, to jednak odczułem rażącą niesprawiedliwość w związku z okradzeniem Alberto z moim zdaniem ewidentnej wygranej nad Kubańczykiem na ostatniej gali Fame. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nikomu niczego nie zmienia i taki Alberto ma w czarnym salami, czy jakiś random zrobi odcinek o jego kawałku, tym bardziej, że wciąż mogę powiedzieć, że chujowy. Ale niech to będzie taki drobny wyraz mojego sprzeciwu wobec według mnie faworyzującej Kubańczyka postawy sędziów. Choć przyznaję, że na sportach walki znam się mniej więcej tak jak na rapie, więc mogę pierdolić głupoty jak zwykle. No dobrze, pierwszy występ na kanale, zatem kilka faktów. Alberto Simao, urodzony w 1993 roku w Moskwie, what? A od 27 lat mieszkający w Polsce raper pochodzenia afrykańskiego, a dokładniej angolskiego. Dobre kombo. Początki rapowej przygody Alberto miały miejsce już w 2011 roku, kiedy to tworzył pod pseudonimem Opete, albo Opiti, jednak bez większych sukcesów. Od 2020 roku Alberto jest członkiem należącej do Malika Montany i Dicho wytwórni GM2L. Jego najpopularniejszy utwór Dwutakt na serwisie Spotify został odtworzony ponad 25 milionów razy, natomiast na platformie YouTube ponad 40 milionów razy. I to właśnie utwór Dwutakt będzie przedmiotem dzisiejszego odcinka, a jako że znam z niego wyłącznie memiczny już tekst Szybko wyłapał na ryj, bomba na banie, kończymy balet, to śmiało możemy uznać, że to mój pierwszy kontakt w ogóle z jakąkolwiek twórczością Alberto. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć o niej coś dobrego. Zatem Alberto Dwutakt, zapraszam. Jazda. Wjeżdżą na peron jak towar na rejon. Piątki się dzielą, się kleją. Kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć aferą. O, widzicie, znaczy słyszycie. Alberto wjeżdża na peron, czyli w trosce o środowisko korzysta ze środków komunikacji masowej. Propsik, bratku. Kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć aferą. Szybko wyłapał na ryj, bomba na banie, kończymy balet. Najlepszy budzik syreny nad ranem. Na Wisłą stradę jadę Jaguarem. Na całej piździe przed fotoradarem. Nie lubią mnie typy, a kochają funki. Biorę oryginał i pierdolę plast. Wisiory na karki, złote zegarki. Dresowy styl na systemie Nike. Nie no, słuchajcie. Sam pozytywny przekaz. W pierwszych wersach tego fragmentu Alberto wspomina o tych bombach na banie w kontekście tego, że po prostu nie jest w ciemię bity i potrafi poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Dalej słyszymy, że jako budzik ma ustawione syreny, najpewniej policyjne, prawdopodobnie dlatego, żeby nigdy nie zapomnieć, że zawsze trzeba pozostawać czujnym. Jedzie na całej piździe przed fotoradarem. Zakładam, że po to, żeby wziąć na siebie flesza i uchronić ziomeczków jadących za nim. Natomiast biorąc oryginał i pierdoląc plastik, podkreśla, że w kobietach ceni sobie naturalność, a nie plastikową sztuczność. I co tam jeszcze było? Że złote zegarki. No, to akurat świadczy o rozsądku Alberto, bo wiadomo, czasy mamy niepewne gospodarczo, a złoto to jest zawsze dobre i w miarę pewne ulokowanie środków. Także tutaj również mamy mądre postępowanie ze strony Alberto. A, jeszcze te dresy Nike. Czyli Alberto, mimo posiadania, jak mniemam, znacznych środków finansowych, pozostaje normalnym chłopakiem w najeczkach, a nie jakichś tam Balenciagach, Pradach czy Gucci. Prawilny chłopaczyna po prostu, szanuję. Te zegarki, dresowy styl na systemie Nike. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla.
Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. Miejska dżungla, pies zabija kumpla. Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. Robię dwutak, po strzałach spada łuska. Zemsta i zabójstwa, brudne ręce we krwi bluzka. Jadę pod cisza, bar, okej, okej. Miejska dżungla. No to wiadomo, w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Wiem, bo takie Opole już samo miało 120 tysięcy mieszkańców, a jak jeszcze wciągnęło lewą dziurką od nosa wszystkie okoliczne wioski, to już ma ze 125. A duże miasto to wiadomo, też większa przestępczość i znacznie łatwiej paść ofiarą pomówień czy bezpodstawnych zatrzymań. Dlatego właśnie Alberto chce chronić swoich kumpli. A że ma kundla na smyczy, to też miło z jego strony, że nie przykłada wagi do tego, że pies akurat musi być rasowy. Może być kundelek, ważne, żeby go kochał. Z dwutaktem to oczywiście bardzo fajne odniesienie do koszykówki. Robię dwutakt, czyli te charakterystyczne dwa kroki. Strzelam, czyli po prostu pakuję wsad do kosza i spadają łuski, czyli piłka z siatki kosza na boisko. Bardzo, bardzo dobre. Ciekawie rozkminione. Ostatnich wersów tego fragmentu trochę nie rozumiem. W sensie, Alberto z pewnością nawija o jakichś przestępstwach dokonanych przez jakąś kobietę. A świadczy o tym chociażby ta bluzka we krwi, bo zakładam, że Alberto jednak nie chodzi w bluzkach, które są zdecydowanie częścią damskiej garderoby. Więc trochę tutaj, trochę nie czaję, ale może gdzieś na Geniusie znajdę wytłumaczenie, albo wy mi podpowiecie w komentarzach. Zapraszam do dyskusji, jak zawsze. Bójstwa, brudne ręce we krwi bluzka. Jadę pod cisza bar, dwóch typów tu problem ma. Bo podchodzę do nich sam, wystraszeni są goryla. Chleba, chleba, łapaj bochen chleba. Taki dla nich serca już nie mam. Nie ma, że boli, stawaj do walki. Łamane ręce, obite czaszki. Brudny mam ciuch, więc jadę kupić nowy dres. Wszędzie mam krew, obite pięści. Lecz wychodzę z twarzą, zawsze na mieście. Nie obcinają, kręcę na stres. Buch, Angola, Angola, czar. Buch, miejska dżungla. Elegancko, słuchajcie. W uczęszczaniu do shisha baru upatrywałbym korzystania przez Alberto z dobrodziejstw różnych kultur, co oczywiście zawsze jest spoko. No niestety, jak to bywa w wielkim mieście, słyszymy, że przyczepiono się do niego, ale jak wspomniał na początku we fragmencie o bombach na banie, nie dał się zastraszyć i pogonił te dwa lemury niczym goryl. Też bardzo fajne porównanie, bo wiadomo, duży, silny i o charakterystycznym umaszczeniu. Na stres, buch, Angola, Angola, czar, buch, miejska dżungla. A, jeszcze słyszymy, że w wyniku tych wydarzeń niestety się pobrudził, więc jedzie kupić sobie nowy dres. Oczywiście Nike, żeby niepotrzebnie nie szastać sianem. Ma obite pięści. Tutaj myślę, że to jest jakaś alegoria dłoni opuchniętych od ciężkiej pracy, ale przez fakt niestrudzonego, ciągłego wykonywania tej ciężkiej pracy Alberto wychodzi z twarzą i może być z siebie dumny. I co jest fajne, też dumnie informuje nas, że zawsze stara się dać zarobić lokalnym przedsiębiorcom, bo nie strzyże się sam, tylko na mieście go obcinają. Bardzo spoko, podoba mi się to. No i ten ostatni wers to oczywiście te Angola, Angola, coś tam, to szacunek Alberto oddany w stronę swoich korzeni. Naprawdę szanuję. Buch, miejska dżungla. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla. Pies zawija kumpla. Na smyczy mam kundla. Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. W kieszeni gotówka. Miejska dżungla, pies zabija kundla. Na smyczy mam kundla, w kieszeni gotówka. Robię dwutak, po strzałach spada łuska. Zemsta i zabójstwa, brudne ręce we krwi bluzka. Miejska dżungla, pies zabija kundla. Na smyczy mam kundla, w kieszeni gotówka. Robię dwutak, po strzałach spada łuska. Zemsta i zabójstwa, brudne ręce we krwi bluzka.
No i gitara, moi drodzy. Numer absolutne sztosiwo. Czuć tę świeżość, jaką Alberto wprowadził na polską scenę rapową. Lirycznie i technicznie bardzo solidnie i przede wszystkim szczerze. Bo ja słuchając tego numeru po prostu wiem, że Alberto przedstawia swoją rzeczywistość taką, jaka jest. Że to jest po prostu kurwa real talk. A tak już zupełnie na serio, moi drodzy, ja was bardzo przepraszam za taką nietypową konwencję, ale znając nieco Alberto, oczywiście na tyle, na ile dał się poznać gdzieś tam na jakichś freakowych konferencjach czy w wywiadach i zapoznając się też trochę tak ogólnie z jego postacią, to ja już po usłyszeniu pierwszych wersów tego kawałka po prostu czułem, że taka zwyczajowa konwencja po prostu tutaj nie przejdzie. No i uznałem, że skoro Fame według mnie faworyzuje Kubańczyka, to ja sobie sfaworyzuję Alberto i zrobię te reakcje trochę w takim krzywym zwierciadle. A jeżeli chodzi o moje faktyczne zdanie na temat tego kawałka, to może przedstawię je odnosząc się do tego niefaktycznego, czyli po kolei. Numer sztosiwo... Tu akurat pojęcie względne, co kto lubi. Jeden rabin powie nice, inny rabin powie szajs. Dla mnie ujdzie. Świeżość wniesiona na scenę. Jak wiadomo, ja mam gigantyczne zaległości w rapie, ale trochę go tam jednak liznąłem i muszę przyznać, że wydaje mi się, że nie słyszałem czegoś takiego. W związku z czym być może coś jest na rzeczy. Trudno mi się wypowiedzieć po prostu tak za całą scenę, ale dla mnie jako dla słuchacza jest to faktycznie jakoś tam świeże. Liryka i technika. No nie oszukujmy się. Nie są to specjalnie wysokie loty. Kilka prostych gierek słownych czy dwuznaczności. No i rymy na poziomie takim, no, niskim. No i szczerość. Nie wiem, jak jest, czy jak było, w związku z czym nie mam prawa tak z całą pewnością osądzać, ale moim skromnym zdaniem jest to farmazoniarstwo pełną gębą. Numer jako całość, jak wspomniałem, dla mnie ujdzie w tłumie, jest całkiem spoko do przełknięcia, ale ta taka gangsta przewózka i moim zdaniem pozerka, to po prostu nie mój lot. I tym, kurwa, lotniczym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na Twitcha, Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!